Kontynuujemy kalendarzyk. W poprzednim odcinku wygrała ta osoba. Gratulacje. I wygrała ona tego oto skinka. No nic, tylko pozazdrościć. Jeżeli wy nie chcecie zazdrościć, tylko znaleźć się na filmie i wygrać jakiegoś skinka, to łapka w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu plus numerkiem, który chcecie odkryć. Oglądajcie film do końca. Proszę, błagam, bo to jest dla mnie niewyobrażalne wsparcie i życzę każdemu powodzenia. Jesteśmy Szmeczki z tej strony Genetyko i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na CSGO skinsie Retro Revival. Mamy tutaj nowe evencie. Jak widzicie, bardzo ładna grafika swoją drogą. Tutaj jakieś Xayo Industries. Mam tutaj Szeligę w tle strzelającego sobie w oknie. Mega, mega dopracowane. I to jeszcze Noob Hunt dopisane. No i mamy i samą na te skrzyneczki. A tak właściwie ta grafika prezentuje się świetnie. No i te skrzyneczki w sumie też prezentują się całkiem, całkiem dobrze. Na przykład możemy zobaczyć sobie Mystery Case'a, który na Jokerze kosztuje 5500 zł. Chciałbym go otworzyć w dzisiejszym odcinku, ale zobaczymy, jak to będzie. A w dzisiejszym odcinku od razu zaczniemy sobie od skrzynki Stacked Case na tym Jesterze. No zobaczymy, może trafimy tego Good Knife'a, fajnie by było. No ale póki co nie zaczynamy zbyt dobrze. Otworzymy to sobie jeszcze z 3 razy na tym Jesterze, później przejdziemy na Boosta, później na tryb normalny. No i zobaczymy, czy ta skrzynka ma jakiś tutaj dla nas potencjał. Drugie otwarcie też na minus i to dosyć mocno. No wiadomo, że jeżeli otwieracie na tym Jesterze te tańsze skrzynki, to tutaj tylko i wyłącznie liczycie na jak najlepszy drop, który właśnie do mnie przychodzi. Trafiamy Good Knife'a Fade'a. Spoczko, spoczko, spoczko i jest to 1000 zł. Ej, serio spoko. Serio spoko, wydaje mi się, że z tych otwarci jesteśmy na plus. Chociaż po tym otwarciu to już nie jestem tego taki pewien. No ale odpuśćmy sobie tę skrzynkę Stack Case i przejdźmy do tego Hunter Case'a, który jest swoją drogą na buście nieco droższy. Ale w pierwszym otwarciu trafiamy najlepszy możliwy drop, który kosztuje 1200 zł. Spoczko, odpuśćmy to sobie jeszcze raz. Może jeszcze raz trafimy te rękawiczki, proszę. No rękawiczki to nie są, ale jest to Print Stream, co też nie jest najgorszym dropem. Zawsze jest to jakiś cashback. No i lecimy od razu do kolejnej skrzynki Barrel Bash Case. No i ile ona kosztuje na buście? 500 zł za sztukę. No dobra, tutaj już zaczynamy naprawdę, naprawdę grubo lecieć. Otworzymy sobie tylko 3 skrzynki. Chyba, że trafimy coś. Nie, nie trafiamy nic. Bardzo kusi, żeby otworzyć jeszcze 3. Dobra, jeszcze 3, jeszcze 3. Po raz ostatni bank sprzedane. Stój! Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. 4000, to otworzymy jeszcze raz. No i poproszę jeszcze co. Kurde, no lewo, prawo, takie piękne. Lewo szczególnie, no 3 najlepsze dropy z tej skrzynki. No ale to był tylko bejcik. I przechodzimy do kolejnej skrzynki, którą jest Power Up Case za 2000 zł. No ej, Leti Shops, dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Power Up biustonosz sportowy damski. Nie dziękuję, nie dziękuję, nie dziękuję. I 3 skrzynki, no to już byłby cały balans naszego dzisiejszego odcinka. Otworzymy jedną skrzynkę Power Up Case na buście i liczymy na jakiś posrany drop. I posrany drop do nas nie przychodzi. Ale ten Power Up Case na buście, szczerze, moim zdaniem ma całkiem potencjał. Aż kusi, żeby otworzyć to jeszcze raz. I chyba jeszcze raz o to się pokusimy. Więc lecimy Power Up Case numer 2. Daj, 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 daj. Kurwa mać, no. To nie tak miało wyglądać, to nie tak miało wyglądać. Uciekamy z Power Up Case'a, no skrzynka wygląda fajnie, ale niestety nie dla nas. Teraz lecimy na Mystery Case'y. Otworzymy sobie 3 sztuki za 420 zł. Sztuka, jedna. Leć w prawo, okej, okay, to jest raczej lepsze, nie najlepsze i tak, ale raczej lepsze. No i w tym momencie przejdziemy sobie do Case Battle'a, na którym otworzymy wszystkie z tych skrzyneczek. Tutaj dołożymy sobie, dajmy na to, a dwie te Stacked Case'y. No i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Gdzie są kolejne? Gdzie są kolejne skrzyneczki eventowe? Barrel Bash tutaj mamy. A też 3 dołożymy na przykład. Dołóżmy sobie jeszcze te power upy nieszczęsne, które nas zabiły w dzisiejszym odcinku. 4. No i najdroższa skrzynka. No i stać nas tylko na jedną, chociaż może zróbmy tak, stać nas wtedy na dwie, no dobra, no to robimy tak. 4 skrzynki, skrzynek eventowych jest 5, o jakiś musiałem zapomnieć, jest to skrzynka za prawdopodobnie 11 zł, no dobra. 20 na buście, no to też dodajmy sobie już do fulla, no i lecimy z tym. Na 3 osoby robimy tego battla na trybie standardowym i 14 skrzyneczek leci w obrót. Miejmy nadzieję, że te skrzynki obrócą się również na naszą korzyść. Mam Michaela i Alexa i zobaczymy. No najważniejsze oczywiście będą najdroższe skrzynki i te drugie najdroższe skrzynki. Czy da nam coś to?
No zobaczymy. No z tego battla za 1600 zł tak naprawdę oczekiwałbym co najmniej podwójnego zwrotu, czyli 3000. Ja pierdolę, no nie wierzę, kurwa mać. Ile on miał na to szansy? To była skrzynka za 21 zł. 0,09% szans. Nie, no dobra, my to przegraliśmy chyba, prawda? No tutaj to, nie wiem, no te globs musiałby nam wylecieć. Co jest nierealne, albo tutaj holds też jest nierealne praktycznie. No ale może. No daj, uratuj dzisiejszy odcinek, proszę. No dawaj. No dobra, no to hola. Paula albo jakąś lepszą kostkę. No bot Michael tutaj zdecydowanie nas zdominował. Szkoda, że nie dałem underdoga. Wtedy na pewno los by się do nas uśmiechnął, bo takie 5000 zł na pewno dużo by nam dało. No ale niestety tego battla już na 100% przegrywamy. Chyba, że trafimy 3 razy pod rząd rękawiczki, a to raczej się nie stanie. No ale dobra, sprawdziliśmy ten evencik i póki co chyba rozstanę się z tymi skrzynkami eventowymi. No i będzie trzeba kontynuować naszą podróż jakoś inaczej. Dobra, proszę, daj mi cokolwiek, żebym miał drugie miejsce, żeby nie bolał ten underdog. No i underdog by wygrał. Niestety, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie, że w tym właśnie miejscu wpisywać sobie kodzie Genetic podarmowe 10% bonusu depozytu, 2 zł 10 groszy na start i również przy wpłacie dostajecie możliwość dołączenia do 3 giveawayów na łączną kwotę 300 zł. Wpłacacie 30 zł i możecie wygrać 300. Jak widzicie, na ten za 30 zł wcale nie bierze dużo osób udział, a bańka może w każdym momencie walnąć. Tutaj na przykład mamy 66 osób, tutaj 68, ale im więcej wpłacicie, tym większe macie szanse. To też warto zaznaczyć informacje, czy wygraliście, dostajecie od razu. Dzięki za oglądanie, elo.